Witam Cię gorąco. Będziemy się teraz zajmować proporcjonalnością odwrotną i taki właśnie jest temat. Żeby dobrze wytłumaczyć Ci pojęcie właśnie proporcjonalności odwrotnej, jak ją wykorzystać w zadaniach, najpierw zacznę od proporcjonalności prostej, którą doskonale znasz, często stosowałaś już w szkole podstawowej. Otóż przykładem takiej proporcjonalności prostej może być takie zadanie. Słuchaj, z 2 kg mąki jesteśmy w stanie upiec 4 chleby. Ja tak napiszę tutaj, 4 chleby. Ile chlebów upieczemy z 4 kg mąki? No i tutaj oczywiście nie trzeba wcale zapisywać tego nie wiadomo czego, jakichś wielkich obliczeń matematycznych. Od razu wiecie, że jak z 2 kg zrobiło się 4 chleby, to z 4 kg zrobiło się tych chlebów 8. No i to, co teraz zrobiłam, to jest przykład proporcjonalności prostej. Dlaczego? Bo popatrz, im więcej kilogramów mąki, ja taką szczałeczkę robię w dół, że mi kilogramy mąki się zwiększają, tym więcej chlebów jestem w stanie upiec. No dosyć logiczne, prawda? Im więcej damy mąki, tym więcej chlebów upieczemy. Gdybym natomiast miała jakieś trudniejsze obliczenie matematyczne, zamieniłabym, zamiast tej ósemki napisałabym x i mogłabym ułożyć właśnie proporcje. Czyli tak, 2 do 4, popatrz, 2 do 4 równa się 4 do x. Układam Ci taką proporcję, mnożę tutaj na krzyż i mam 2x równa się 4 razy 4 to 16, dzielę przez 2 i x wychodzi mi 8. Ja oczywiście taki przykład zrobiłam banalny, nie? Żeby można było to w głowie powiedzieć, ale też pokazałam Ci, jak to obliczyć, jak będą jakieś trudniejsze liczby, jak będziesz potrzebował kalkulatora. To jest przykład proporcjonalności prostej. W temacie zajmujemy się proporcjonalnością odwrotną, aczkolwiek chciałam nawiązać, że proporcjonalność prosta jest Ci już dobrze znana. Teraz, najlepszym takim, najbardziej pokazowym przykładem proporcjonalności odwrotnej jest prędkość i czas. Każdy z nas jeździ samochodem i wie, że im większa prędkość, tym krótszy czas przejazdu. Załóżmy, że zrobimy sobie teraz takie przykładowe zadanie. Jadę z prędkością 30 km na godzinę i przejeżdżam pewien kawałek drogi, prawda, pewną drogę, przejeżdżam w czasie 2 godzin. Czyli tutaj mam prędkość, tu mam czas. Standardowe oznaczenia. Prędkość, czas. Teraz, jeżeli ja prędkość moją zwiększę, czyli będę miała 60 km na godzinę, to w jakim czasie przejadę? Oczywiście to jest znowu przykład banalny, tak? Czyli wiadomo, że jak ja zwiększę dwukrotnie prędkość, to mój czas dwukrotnie się zmniejszy i mogę Ci od razu napisać, że to będzie 1 godzina. Ale często młodzież ma problem. Dlaczego? Ponieważ piszą sobie tutaj oczywiście tak jak zawsze to się robi w proporcjach x i układają błędne równanie. Układają równanie tak jak tutaj. Czyli robią tak, 30 do 60 ma się tak jak 2 do x. I nagle im wychodzi, że x to jest 4 godziny. Czyli jadą szybciej, prawda, bo 60 km na godzinę w dłuższym czasie. Dlaczego? Ponieważ układają to proporcjonalność odwrotną jak proporcjonalność prostą. Dlatego chciałam Ci tu pokazać, jaka jest różnica pomiędzy proporcjonalnością prostą, a proporcjonalnością odwrotną. I teraz popatrz. Będziemy rysować strzałki, żeby Ci było łatwiej ułożyć proporcje, gdybyś nie umiał tak w głowie wykapować, że to jest 1 godzina, nie? Napisałby sobie x. Teraz 30, 60, no to wiadomo, strzałka jest tak, że rośnie, pokazuje nam strzałka, że rośnie. A tutaj musimy logicznie pomyśleć, skoro większa prędkość, tak, to krótszy czas. Nie wiem, załóżmy jaki, ale na pewno krótszy. Czyli strzałeczka będzie w drugą stronę, dlatego nazywa się to odwrotna. Strzałki idą w drugą stronę. I teraz układamy proporcje, ale mądrze. Czyli po jednej stronie układamy od początku strzałki do końca, czyli 30 do 60 ma się tak jak i po drugiej stronie od początku strzałki do końca strzałki, czyli ma się tak jak x do 2, x
do 2. No i teraz jak ja to pomnożę na 3, to mam 60 razy x, 60 x równa się 30 razy 2, 60. Dzielę przez 60, wychodzi mi x jest równe 1. I popatrz, ja to samo Ci obliczyłam. Ja specjalnie chciałam taki banalny przykład zrobić, zarówno ten, jak i ten. Taki zupełnie nietrywialny, ze względu na to, żebyś umiał bez obliczania wymyśleć, ile to chlebów będzie, i jaki to będzie czas tego przejazdu, pewnego odcinka drogi, prawda? Umiałeś to zrobić bez obliczania, ale ja chciałam Ci pokazać, jak to fachowo zapisać, jak to obliczyć. Jak będziemy rozwiązywać zadania właśnie takie maturalne, dotyczące proporcjonalności odwrotnej, to ja będę starała się zawsze tutaj w tych zadaniach takich, no, których oczywiście będzie to możliwe, prawda? Takim sposobem jak najprostszym rozwiązać, to właśnie tak jak tutaj Ci pokazałam. Będę się starała to rozpisać, żebyś wszystko po kolei widział. A teraz przejdziemy już do rozwiązywania zadań, które przygotowałam właśnie na ten kurs. Zadanie numer 1. Brygada 16 robotników na wykonanie pewnej liczby części samochodowych potrzebuje 8 godzin i 15 minut. Ile czasu potrzeba na wykonanie tej samej pracy w brygadzie 12 robotników przy założeniu, że wydajność pracy każdego robotnika się nie zmieni? Więc zapiszmy sobie to, co mamy dane w zadaniu. Otóż mamy na pewno liczbę robotników, ja tu zapiszę liczba robotników i mamy napisany czas pracy. Czas pracy mamy tutaj podane, czas pracy. I tak, 16 robotników wykonuje pewną pracę, tak, w ciągu 8 godzin i 15 minut. Natomiast ile czasu potrzeba na wykonanie tej samej pracy w brygadzie 12 robotników i nie wiem ile czasu, napiszmy x. No i to jest pytanie właśnie. Bardzo ważna rzecz. Jeżeli wydajność się nie zmieni, no tak się składa, że w tego typu zadaniach jest ważne to, że nagle nie będziemy szybciej pracować, żeby nadrobić tych nieobecnych. Nie, nie, nie. Po prostu wydajność pracy ma zostać taka sama. To jest kluczowe w tym zadaniu. Dobrze, tu mamy liczbę robotników, tu mamy czas pracy. No i teraz myślimy, czy to będzie proporcjonalność prosta, czy odwrotna. Na pewno tutaj wiemy, gdzie czołeczkę postawić. Do góry, prawda? Natomiast teraz tutaj myślimy. Wyobraź sobie, jeżeli masz 16 ludzi, tak? 16 ludzi wykonuje w 8 godzin. Tam z hakiem, prawda? To jeżeli będę miała 12 ludzi, no to na pewno ten czas będzie większy, no bo jest mniejsza ilość ludzi. Dlatego czołeczkę prowadzimy sobie w dół. Ten czas tutaj na dole na pewno będzie większy. Pierwsza sprawa, no nie możemy tak zostawić, żeby były godziny i minuty. Dlatego ja tutaj na boku zapiszę 8 godzin i 15 minut. Musimy to zamienić na godziny. Czyli 8 i minuta jest częścią 60 godziny, dlatego będzie 15 60 godzin. Oczywiście po skróceniu będę miała 8 i 1 czwarta godziny, prawda? Bo tu się 15 podzieli przez 15 to jest 1 i 60 podzielone przez 15 to jest 4. Czyli mam 8 i 1 czwartą godziny. Dobrze, i teraz będę układała właśnie, jak widzisz, proporcjonalność odwrotną. Czyli 12 do 16, czyli bierzemy od mniejszej do większej, tak jak szczoteczka pokazuje, ma się tak jak od mniejszej, czyli 8 i 1 czwarta do x. No i mnożymy sobie na krzyż, czyli 12 razy x to jest 12x, równa się 16 razy 8 i 1 czwarta, zapiszę to tak. W związku z tym 12x to się równa 16 razy, tu zamienimy sobie całości na ułamek, czyli 8 razy 4 to 32 plus 1, 33 czwarte. Skrócimy sobie ładnie przez 4, tu będzie 1, a tu będzie 4 i zapiszemy sobie, że 12x to się równa 4 razy 30 to mamy 120 i 4 razy 3 12, czyli będzie 132 podzielone przez 12. Tutaj mamy podzielone przez 12 i zapiszmy sobie x to się równa 132 podzielone przez 12. No oczywiście tutaj dobrze by było, gdybyśmy sobie całości tutaj wyciągnęli, prawda? Więc możemy sobie wyciągnąć całości, ile się dwunastek mieści w liczbie 132. No mieści się tych dwunastek 11.
11 właśnie razy tutaj 12 to jest 132. Czyli odpowiedź jest taka, że aby tą samą pracę wykonało 12 robotników, będą potrzebować 11 godzin pracy. Zadanie numer 2. Zapas żywności w stołówce szkolnej dla 60 osób wystarczy na 5 dni. Na ile dni wystarczyłoby tej żywności, jeśli liczba osób stołujących się w szkole wzrosłaby o 40 osób? Zakładamy, że racje żywnościowe nie ulegną zmianie, czyli zakładamy, że każdy będzie jadł tak samo po prostu. Nie będzie tak, że nagle ktoś będzie więcej jadł, czy nagle ktoś będzie jadł dużo mniej, bo trzeba zaoszczędzić dla innych. Nie, nie, nie. Zakładamy, że racje żywnościowe zostaną bez zmian. Czyli oczywiście tak, mamy liczbę osób podaną i mamy tutaj do analizy również czas w dniach wyrażonych. Tutaj napiszę dni. Czas w dniach, na ile tej racji żywnościowej zakupionego towaru wystarczy dla danej grupy osób. I pisze tak, że zapas żywności dla 60 osób wystarczy na 5 dni. Na ile dni wystarczyłoby tej żywności, jeżeli liczba osób stołujących wzrosłaby o 40, czyli nie byłoby teraz 60, tylko byłoby więcej o 40, czyli po prostu byłoby osób 100. I teraz, na ile dni wystarczyłoby teraz tego zapasu żywności? Nie wiem na ile dni, czyli napiszmy sobie na x. I teraz, tu wiadomo jak czołeczkę postawić w dół, natomiast tutaj znowu myślimy, skoro 60 osób i wystarczy im to, tego jedzenia zgromadzonego na 5 dni, to jak będzie osób więcej, to na pewno na mniej dni będzie, tak? No tak logicznie. Jak więcej osób, to szybciej zjedzą. Czyli na mniej dni im starczy, dlatego szczałeczka pójdzie w tą stronę. Zresztą Cię to nie dziwi, dlatego że zajmujemy się teraz właśnie przykładami proporcjonalności odwrotnej. No i układamy proporcje. 60 do 100, czyli od początku strzałki do końca strzałki, czyli 60 do 100 ma się tak jak od początku strzałki do końca, czyli x do 5. No i mnożymy sobie tutaj na krzyż, czyli mamy 100x równa się 60 razy 5, czyli 300. Jak podzielę przez 100, dostaję, że x jest równe 3. I jaka jest odpowiedź? Otóż zapasu żywności dla 100 osób wystarczy na 3 dni. No mało, ale jest aż 100 osób, więc nie powinno nas to dziwić. Zadanie numer 3. Robotnik A może wykonać pewną pracę w czasie o 6 dni krótszym od robotnika B. Gdyby pracowali razem, to wykonaliby tę pracę w ciągu 4 dni. Oblicz, ile dni potrzebowałby każdy z robotników, gdyby pracował indywidualnie. Zadanie już, jak przeczytałam, brzmi dużo gorzej niż zadanie pierwsze czy drugie. Będzie trudniejsze, dlatego że mamy tutaj robotnika A, robotnika B i jeszcze mamy sytuację, kiedy pracują razem. Młodzież zbytnio nie lubi tego zadania, bo często nie wiedzą, jak zacząć właśnie. Po pierwsze, mamy dwóch robotników i każdy ma swoją, tak jakby, prędkość pracy. My to nazywamy nie prędkością, tylko bardziej wydajność pracy. Czyli załóżmy, skręcamy długopisy i ile długopisów skręcę na godzinę, to jest moja wydajność. Ktoś skręca szybciej, bo ma lepszy, tak jakby, lepsze, prawda, paluszki. O, ktoś skręca tych długopisów wolniej, prawda, mniej skręca. Więc każdy ma swoją wydajność pracy. W związku z tym napiszemy, że x to będzie wydajność pierwszego robotnika A, a y to będzie wydajność robotnika B. Zatem, jeżeli będą pracować razem, to będą mieć wydajność, to myślę, nie dziwi, x dodać y. I to jest wydajność obu, napiszę tak, wydajność obu, jeżeli pracują razem. I teraz przechodzę do przeczytania jeszcze raz treści. Czyli tak, robotnik A, on sobie pracuje z wydajnością x. Nie wiem, w jakim czasie robi pewną pracę. Robi pewną pracę w czasie t. Nie znam tego czasu. Ale wiem, że ten czas jego jest krótszy, niż gdyby zrobił tą pracę robotnik B. Czyli robotnik B, czyli tutaj napiszę y, wykonuje tą samą pracę w czasie t dodać 6, bo ten robił krócej. Jeszcze jest jedna informacja. Gdyby wykonali tę pracę razem, gdyby pracowali razem, tak, czyli gdyby było x plus y, to potrzebowaliby tylko 4 dni. Ja na razie tak zapisałam,
I teraz oblicz, ile dni potrzebowałby każdy z robotników, gdyby pracował indywidualnie. Czyli widzimy, że u nas tutaj jest do policzenia T. Bo jak policzymy T, to później dodamy 6 i będziemy mieć drugiego robotnika. Jest to zadanie trudne. Dlaczego? Dlatego, że mamy tutaj jakby trzy informacje. Nie zrobimy tutaj proporcji odwrotnej, proporcjonalności odwrotnej nie zrobimy naraz dla trzech. My sobie to podzielimy. I tak, najpierw podzielimy sobie, zresztą jak chcemy, dowolność. Mogę wziąć to z tym, mogę wziąć to z tym, mogę wziąć to z tym. Załóżmy, wezmę najpierw to i to. Czyli przepiszę ci jeszcze raz, tak jakby to sobie oddzielę. To i teraz przepiszę. X odpowiada T, a X plus Y odpowiada czwórka. I teraz zastanawiamy się, jak strzałeczki ułożyć. Wiadomo, że jak tu jest x i ja do x-a dołożę y, czyli wydajność innego, prawda, jeszcze pracownika B, to wiadomo, że strzałeczka będzie w dół, bo ta liczba jest większa. No to teraz myślmy sobie, skoro razem pracują, potrzebują 4 tutaj godziny, to było, tak? 4 dni, przepraszam, bo to była jednostka dni. 4 dni potrzebują, żeby wykonać pracę razem, to jeżeli by pracował ten sam pracownik A, to na pewno jego czas byłby dłuższy, dlatego strzałeczka idzie tu w górę. I układamy odpowiednie równanko. X do X plus Y, tak jak w zadaniach numer 1 czy numer 2. X do X plus Y ma się tak jak 4 do T. 4 do T. I teraz pomnóżmy sobie to na krzyż ładnie, czyli tak. X T równa się 4X dodać 4Y. Można by było tutaj z tego wyliczyć jedną niewiadomą, obojętnie którą. Możemy, na przykład mniej jest tutaj Y, więc możemy z tego wyliczyć Y. Czyli ja muszę przenieść, a może najpierw obrócę strony. 4X plus 4Y równa się XT. Przeniosę teraz, czyli 4Y to się równa XT minus 4X i podzielę przez 4. Może będę tu pisała, czyli Y to się równa XT nad 4 minus X. Podkreślę, bo to oczywiście dla kogoś może to wiele nie mówić, no aczkolwiek trzeba to zrobić, prawda? Obojętnie, które wybierzemy. Wybieramy tak, żeby nam było wygodnie. No to ja wybrałam pierwsze z trzecim, prawda? Możemy sobie napisać pierwsze, drugie, trzecie. Jak wybrałam pierwsze z trzecim, to teraz muszę jakąś inną proporcję wybrać, tak? Obojętnie, czy pierwsze z drugim, czy drugie z trzecim. No może zróbmy drugie z trzecim teraz, czyli ja przepiszę teraz drugie z trzecim, drugą zależność i trzecią. I teraz znowu myślimy. Tu strzałeczka, wiadomo, leci w dół, bo to jest rzecz oczywista. Tu sobie może tak, żeby było lepiej widać. Tu leci w dół. I teraz znowu, skoro razem pracują, potrzebują 4 dni, to jak będzie sam pracował, to będzie więcej niż 4 dni potrzebował. No rzecz oczywista i układamy znowu równanie. Czyli Y do X plus Y ma się tak jak 4 do T plus 6. No i znowu sobie pomnożymy na krzyż, czyli tak, 4x dodać 4y równa się yt dodać 6y. Myślę, że tu najpierw te y sobie przeniesiemy, bo mamy 4y i tu mamy 6y, czyli ja przepiszę 4x równa się yt dodać 2y. No i co zrobić? No chyba najlepiej by było teraz już za y podstawić to, co tutaj nam wcześniej wyszło. Czyli teraz wracamy sobie i tutaj to podstawienie jest kluczowe. Czyli przepisuję 4x równa się. Zamiast y napiszę xt nad 4 minus x za nawiasem t dodać 2 i znowu w nawiasie xt nad 4 minus x. No i muszę to wszystko wymnożyć, czyli przepiszę 4x równa się. Tu wymnażam razy t, będę miała xt kwadrat nad 4. Minus xt dodać 2xt nad 4 minus 2x. No to widzimy, że tutaj to minus 2x mogłabym przenieść i będę miała wtedy 6x, napiszę tu od góry, 6x równa się. I tu mamy xt kwadrat nad 4 minus xt i dodać 2xt nad 4. Co możesz zauważyć, że wszędzie występuje x?
ten x w ogóle nie był potrzebny mi do wyliczenia, ale musiałam go zapisać, jako potraktować jako wydajność pracy tego pierwszego mojego robotnika. Dlatego, skoro tu jest x, tu jest x, tu jest x, tu jest x, to ja podzielę obustronnie przez x. I teraz moje równanko będzie wyglądało tak. 6 równa się t kwadrat nad 4 minus t dodać 2t nad 4. No, teraz pomnóżmy razy 4, żeby nie było mianowników, będzie nam się łatwiej liczyło. Czyli tak, 6 razy 4 to 24 równa się t kwadrat, bo tu się mi czwóreczki skrócą, minus to z tym, jak pomnożę 4t i dodać tu czwóreczki mi się skrócą, czyli będzie 2t. No to pasuje mi teraz to wszystko jakoś tak ładnie poprzenosić, czyli tu zostawię 0 i będę miała t kwadrat minus 4, minus 4t dodać 2t to jest minus 2t i to przeniosę minus 24. No to oczywiście wyszło nam superowe, jak zwykle, równanie kwadratowe, które liczymy deltą, czyli delta równa się b kwadrat, czyli u mnie minus 2 do kwadratu to jest 4, minus 4 razy 1 i razy minus 24, czyli delta równa się 4, minus i minus da plus, 4 razy 24, 4 razy 20, 80 i 4 razy 4, 16, czyli razem 96. Delta wyszła pięknie, raczej w takich zadaniach delta piękna powinna wychodzić. Ja ją spierwiastkuję, wychodzi 10. No i teraz liczymy sobie T1, to się równa minus B, czyli 2, minus 10 nad 2A, czyli mamy minus 8 nad 2, minus 4, oczywiście sprzeczność, dlatego że czas nie może być ujemny. No i te 2 zapewne wyjdzie dobre. 2 dodać 10 podzielone przez 2, czyli mam 12 podzielone przez 2, to jest 6. I teraz trzeba byłoby napisać odpowiedź, że mój pierwszy robotnik, gdyby pracował solo, czyli gdyby pracował sam, potrzebowałby 6 dni, bo tam były jednostki nie godziny, tylko dni, potrzebowałby 6 dni na zrobienie tej jakiejś zaplanowanej pracy. Natomiast ten drugi robotnik potrzebowałby T plus 6, czyli 6 plus 6, 12 dni. Oczywiście odpowiedź powinniśmy napisać słowną, ale ja tutaj już nawet nie będę pisała, szkoda miejsca. Czyli tak, pierwszy z robotników potrzebowałby 6 dni, a drugi z robotników 12 dni na wykonanie właśnie tej określonej pracy. Trudne zadanie, w stosunku do zadania pierwszego, drugiego trudne, ponieważ te równanka powodują, że można się gdzieś pogubić. Ale wiesz, najpierw musisz przejść przez pierwsze, drugie zadanie, a później stosunkowo rozszerzać troszkę swoją wiedzę na temat proporcjonalności odwrotnej. Zadanie numer 4. Czas napełnienia wanny jest o godzinę krótszy od czasu jej opróżniania. Jeżeli odkręcimy kran i otworzymy odpływ, to pusta wanna zostanie napełniona wodą w ciągu 12 godzin. Oblicz, w ciągu ilu godzin jesteśmy w stanie napełnić wannę, gdy zamkniemy odpływ. Zadanie bardzo ciekawe, bo zadanie z życia wzięte. Każdy z nas jest sobie w stanie wyobrazić wannę. I teraz tak, wanna, woda do wanny wlewa się przez kran. Czyli jak kran otworzymy, on ma pewną swoją przepustowość, pewną swoją jakby wydajność, szybkość przepływu tej wody. Wszystko zależy od tego, jaka jest rurka, prawda? Od różnych czynników tutaj technicznych zależy, nie będę w to wchodziła głęboko, ale pewna jest prędkość napełniania wody, czyli wlewania do wanny wody. Ale z kolei też wanna ma odpływ i też z pewną prędkością woda z wanny się wylewa. I właśnie napisane tutaj jest w treści, że czas napełnienia wanny jest o godzinę krótszy od czasu jej opróżniania. Czyli na pewno będziemy potrzebować znowu jakichś niewiadomych. X to będzie, napiszemy sobie, prędkość napełniania wanny, ale mam tutaj na myśli prędkość napełnienia wanny, czyli że tylko i wyłącznie jak wanna jest pusta, zamknięty jest odpływ, prędkość napełnienia wanny, prawda? To jest przez x oznaczone, czyli tak jakby tego kranu, jednym słowem, jak kran szybko przepuszcza wodę. Dobrze, natomiast y to będzie prędkość opróżniania wanny. Oczywiście można by się tu było doczepić, bo mógłby ktoś zapowiedzieć, że nie prędkość, tylko bardziej szybkość czy wydajność, ale to są tylko już słowa, więc to nie będę wnikał. I teraz tak, czas napełnienia wanny jest o godzinę krótszy od czasu jej opróżniania, czyli nie wiem, jaki jest czas napełnienia wanny, czyli jest jakiś czas T.
ale on jest o godzinę krótszy od jej opróżniania. No bo opróżnia się, długo się wylewa z wanny woda, szybciej się wlewa, no tak logicznie, prawda? Czyli ten jest krótszy, krótszy czas napełniania, czyli tu będzie T dodać 1, bo napisane jest, że czas napełniania, tutaj widzisz, jest o godzinę krótszy od czasu opróżniania, czyli opróżnianie ma T plus 1. I teraz tak, jeżeli odkręcimy kran i otworzymy odpływ, to pusta wanna zostanie napełniona wodą w ciągu 12 godzin. Uwaga, jeżeli odkręcimy kran, czyli prędkość napełnienia wanny to jest x, ale ta woda wlewa nam się, ale równocześnie wylewa. Czyli ja teraz nie mogę sumować prędkości, tylko ja od mojej prędkości napełnienia wanny, tak, napełnienia wodą wanny, muszę odjąć to, że ona mi też wylewa się. Czyli po prostu w poprzednim zadaniu było tam x plus y, a tu jest x minus y, bo ja wlewam do wanny wody, ale równocześnie ona się wylewa, czyli dlatego jej prędkość się delikatnie zmniejsza. I wiem, że to mam podane, że pusta wanna zostanie napełniona w ciągu 12 godzin. I to jest tak jakby kluczowe w tym zadaniu. Teraz odlicz w ciągu ilu godzin jesteśmy w stanie napełnić wannę, gdy zamkniemy odpływ. Czyli jednym słowem interesuje nas, żeby wyliczyć T. W ciągu ilu godzin jesteśmy w stanie napełnić wannę, jeżeli zamkniemy odpływ, czyli po prostu jak tylko będziemy napełnić, prawda? To w ciągu ilu godzin? No to układamy sobie znowu któreś proporcje. Ja zaznaczę 1, 2, 3, te trzy zależności i wybierzmy sobie. A weźmy tym razem pierwszą z drugą. X, Y, tu T plus 1. Wiadomo w tą stronę, że jest w dół, bo to jest większe. No to skoro tutaj, prawda, więcej czasu potrzeba, to znaczy, że mniejsza prędkość tu jest. Czyli szczałeczka idzie w górę. No i układamy proporcje. Y do X, czyli to do tego, ma się tak jak to do tego, czyli T do T plus 1. Pomnożę na krzyż i zapiszę X T równa się YT dodać Y. To może niech już zostanie, wyliczmy z tego X, czyli podzielmy obustronnie przez T, czyli mamy X, to się równa. YT podzielone przez T to jest Y, dodać Y podzielone przez T, to muszę zapisać Y nad T. I to podkreślę, do tego w pewnym momencie sobie wrócimy przy podstawie. Teraz wybierzmy sobie, to zaznaczę może gwiazdeczką, teraz druga gwiazdeczka, wybieram drugą proporcję. Pierwszą z drugą już wzięłam, no to pasuje mi z trzecią coś wziąć. No obojętnie, czy pierwsze, czy drugie wezmę. No może być drugie z trzecim teraz. Czyli Y odpowiada T plus 1, a X minus Y odpowiada 12. No i tutaj musimy się zastanowić, jak ułożyć te szczałeczki, prawda? Jeżeli ci jest ciężko, bo na przykład stwierdzisz, że z tej zależności no za bardzo nie wiem, prawda, gdzie jest więcej, bo ciężko mi jest porównać, no to możesz sobie wziąć nie tą zależność, tylko pierwszą z drugą. Myślę, że łatwiej nam będzie zresztą. Ja specjalnie tą wzięłam drugą i trzecią, żeby ci pokazać, że czasem jest ciężko postawić szczałeczkę w którą stronę. No wiesz, że to będzie proporcjonalność odwrotna. To teoretycznie możesz od razu ułożyć proporcje, ale ja to chcę zrobić fachowo, czyli wolę, żebyśmy wybrali sobie tą zależność pierwszą z trzecią. Czyli x odpowiada t, a x minus y odpowiada 12. Popatrz, dlaczego? Bo tu jest x, a tu jest od x coś odjęte, tak? To łatwiej mi powiedzieć, że tu u góry będzie więcej, bo tu jest od x coś odjęte. Czyli tu będzie u góry coś większego. Natomiast skoro tu x odpowiada t, to znaczy, że jak x minus y będzie odpowiadało 12, to znaczy, że ta liczba będzie większa. Tu będzie krótszy czas, bo większa prędkość, tak jakby. Czyli dlatego szczałeczkę robimy na dół. Więc pamiętaj, masz trzy tak naprawdę proporcje do wyboru. Jak wybierzesz, które wybierzesz, zależy od ciebie. Jeżeli ci nie pasuje wybrana proporcja, bo ci ciężko oszacować, jak szczałeczki postawić, żeby nie zrobić błędu, tak? No to sobie wybierz inną. Specjalnie chciałam, żebyś widział, że czasem jest ciężko, więc wymieniłam ci tutaj. No i układam. Mniejsze, czyli x minus y do x, ma się tak, jak mniejsze jest t do 12. No i pomnożę na krzyż, czyli mamy x, t równa się 12x minus 12y. No i teraz niestety muszę znowu pod x każdego
Niestety, każdego muszę podstawić to, co tu wyznaczyłam. Robię to w nawiasie. Y dodać Y nad T razy T równa się 12. I znowu Y dodać Y nad T i minus 12Y. No to wymnażam. Y razy T to jest YT. Dodać YT razy T, to mi się T skróci, czyli będzie samo Y. Równa się 12Y i dodać 12Y nad T minus 12Y. No to może, żeby było już tak szybciej, tutaj to przeniosę od razu i będę miała tak YT dodać, tu jest Y, tu będzie przeniesione, czyli plus 12, czyli plus 13Y. A tu mi się jeszcze jedno Y zrobiło, to może od razu też przeniosę to, czyli minus 12Y równa się 12Y nad T. No mogłam to troszkę szybciej tutaj skrócić, ale to nic się nie stało. YT dodać Y równa się 12Y nad T. Widzimy znowu, że wszędzie są Y, bo wiesz, może dostać oczoplosu, bo są dwie niewiadome. No zdarza się, no bywają dwie niewiadome, nic się nie dzieje przecież. A że Y przystępuje wszędzie, podzielmy przez Y. No i teraz zapiszmy. Tu mi zostanie samo T, tu mi zostanie po prostu 1, a tu mi zostanie 12 nad T. Teraz pomnożę razy T i mam T kwadrat dodać T równa się 12. Przenoszę wszystko na jedną stronę, T kwadrat dodać T minus 12 równa się 0. Wyszło mi cudne równanie kwadratowe. Przeliczymy sobie deltą. B kwadrat, czyli 1 minus 4 razy 1 razy minus 12. Czyli delta równa się 1, dodać 4 razy 12 to mamy 48, delta piękna wychodzi 49, dlatego ją pierwiastkujemy, dochodzimy do wniosku, że pierwiastek zety to jest 7. I teraz liczymy sobie T1, a może tu napiszę, minus B, czyli minus 1, minus 7 nad 2A, czyli nad 2. To się równa minus 8 nad 2, minus 4, co jest oczywiście sprzeczność. I T2 to się równa minus 1 plus 7 nad 2, czyli to się równa 6 nad 2, czyli to jest 3. No i tak się składa, że to właśnie mieliśmy wyliczyć, czyli ile zajęłoby napełnianie wanny, gdybym zamknęła odpływ. Zajęłoby to 3 godziny. Wyszła nam taka odpowiedź, dlatego możemy tutaj napisać, T jest równe 3 godziny. Albo oczywiście najlepiej podać odpowiedź słowną. Zadanie numer 5. Artur potrzebuje 10 godzin na pomalowanie pokoju, a Darek zrobiłby to w ciągu 6 godzin. Ile czasu zajęłoby im pomalowanie pokoju, gdyby pracowali razem? Zadanie oczywiście powinno nam już pójść dużo łatwiej, dlatego że jak już przebrnąłeś przez zadanie numer 3, numer 4, to zadanie numer 5 jest bardzo podobne, aczkolwiek ćwiczymy metodę. Czyli tak, jest sobie Artur, jest sobie Darek i każdy ma swoją prędkość malowania, tak, szybkość. Na to wpływa oczywiście staranność, dokładność i tak dalej, ale my w to nie wnikamy. Po prostu zapisujemy, że X to będzie wydajność, żebym nie mówiła może szybkość, to wydajność. I tam było Artura, a Y to będzie wydajność Darka. I teraz tak, Artur potrzebuje na pomalowanie pokoju 10 godzin, natomiast Darek potrzebuje godzin 6. I teraz, ile czasu zajęłoby im pomalowanie pokoju, gdyby pracowali razem? Czyli jak będą pracować razem, no to dosyć logiczne to jest, że ich wydajność będzie sumą wydajności ich poszczególnych, czyli x plus y i nie wiem ile czasu. Czyli t równa się pytanie, ileś tam czasu, czyli t. Pytanie właśnie, żeby to wyliczyć, tą ilość czasu. Dobrze, ja to oddzielę i znowu mamy sobie trzy zależności, wybierzmy sobie z tego dwie. No oczywiście, pierwsza sprawa, to jest bardzo łatwe to, że nie wprowadziłam tutaj od razu T, prawda, bo tak było skonstruowane zadanie. Dlatego pierwsza i druga zależność idzie oczywiście. Więc tu się nie ma co zastanawiać, wybieramy pierwszą i drugą. I teraz popatrz, wiadomo, tu szczałeczka do góry, natomiast teraz tak, jeżeli Arturowi schodzi dłużej, to znaczy, że ten na dole Darek musi troszkę
wydajniej pracować, prawda? Czyli ma mieć większą wydajność, dlatego strzałkę daję na dół. No i układam sobie równanie x do y, x do y ma się tak jak 6 do 10. Dużo łatwiejsze równanie na wygląd niż to, co wcześniej robiliśmy. I teraz mnożę na krzyż, czyli mam tak 6y równa się 10x, podzielę przez 6, y równa się 10x nad 6, może jeszcze skróćmy, będzie troszkę łatwiej, przez 2, czyli 5x nad 3. I proszę bardzo, mamy y równa się 5x nad 3, super nam wyszło, zobaczmy co dalej. No teraz muszę wybrać jakieś dwie inne zależności. No które? W sumie to już obojętnie, bo tu jest dodawanie. W zadaniu numer 4 było odejmowanie i tam był problem. Ale jak jest dodawanie, to nie ma znaczenia, które. A no weźmy pierwszą i trzecią może. Czyli x-owi odpowiada dziesiątka, a x plus y odpowiada t. I widzimy, że tutaj oczywiście czołeczka jest w dół, no bo pracują razem. Ale skoro pracują razem, to czas krótszy będą potrzebować. Dlatego strzałka idzie tu w górę. No i układamy. X do x plus y równa się t do 10. Pamiętaj, od początku strzałki do końca strzałki. I mnożymy na krzyż, czyli 10x równa się xt dodać yt. No i za y widzisz, co podstawimy tutaj. Czyli teraz to wrzucamy w odpowiednie miejsce y, a będę tu pisała, czyli 10x równa się xt musi zostać, dodać i teraz za y podstawię 5x na 3t. No i znowu popatrzmy sobie, tu jest x, tu jest x, tu jest x, wszędzie jest x, tu x, tu x, tu x, czyli podzielę przez x. Czyli 10 to się równa t dodać, tu jak przez x podzielę, to będę miała 5 trzecich t. Żeby się lepiej liczyło, to może razy 3 nie będzie tutaj mianownika, czyli 30 będzie równa się 3t plus 5t. No i mam 30, to się równa 8t. Zmienię stronę, czyli 8t równa się 30. Podzielmy to przez 8. Zapiszemy sobie 30 nad 8. Skrócimy, czyli 15 nad 4 przez 2 skróciliśmy. Wyciągnę całości, czyli jak całości wyciągniemy, to będziemy mieć tutaj 3 całe i 3 czwarte, tak? I to jest oczywiście wynik w godzinach. No ale no można tak zostawić, czy całe, czy czwarte. Ale gdybyś chciał mieć wynik w oczywiście godziny, minuty, tak super, ekstra profesjonalnie, to ja Ci tu zapiszę 3 i 3 czwarte godziny. To się równa 3 godziny. I teraz tak, to, żeby nam wyszły minuty, to muszę porozszerzać tak, żeby w mianowniku było 60. Czyli razy 15 tu mam zrobić i tu też razy 15. Czyli będę miała 45, czyli dopiszę tutaj dodać, 45 sześćdziesiątych godziny, tak? Bo ja to osobno rozpisałam i to osobno, pomnożyłam przez 15. I teraz napiszę 3 godziny i tu mamy 45 minut. I to jest właśnie nasza odpowiedź, czyli pytanie było, ile czasu będą potrzebować, jeżeli będą pracować razem? Oczywiście, jeżeli będą pracować razem, będą potrzebować czasu 3 godziny i 45 minut. Zadanie numer 6. Pierwsza koparka wykonała połowę wykopu w ciągu 6 godzin. Resztę wykopu wykonała druga koparka w ciągu 9 godzin. Ile czasu zajęłoby wykopanie wykopu, gdyby obie koparki pracowały jednocześnie? Bardzo podobne zadanie do tych, co wcześniej. Więc tak, mamy do czynienia z dwoma koparkami. I znowu, napiszmy sobie x, to będzie wydajność pierwszej koparki, a y to będzie wydajność drugiej koparki. I teraz jest tak, taka informacja. Pierwsza koparka wykonała połowę wykopu w ciągu 6 godzin. Czyli gdyby miała robić cały wykop, to zajęło jej by to 12 godzin. Ja będę zajmowała się całym wykopem. Nie będę to rozdzielała na połowę i połowę, tylko będę od razu układała. Czyli tak, jeżeli ona ma wydajność swoją x, to na wykopanie całego, nie wiem, dołu, prawda, jakiejś tam dziury, będzie potrzebowała 12 godzin. Natomiast resztę wykopu wykona druga koparka, czyli y, ale ona potrzebowała w
9 godzin na połowę wykopu, czyli gdyby pracowała sama, widzimy, to na wykonanie całej pracy zajęłoby to jej 18 godzin. Dlatego ja tak zapisuję na cały wykop. I teraz pytanie jest takie, ile czasu zajęłoby wykopanie wykopu, czyli całego wykopu, gdyby obie pracowały jednocześnie koparki. Czyli byłoby x plus y odpowiada t. Dlatego ja robię tutaj na całości, żeby nam się tutaj fajnie liczyło, prawda? Robię tutaj na całości, czyli nie na połowie wykopu, tylko tak rozdzielam, że jak połowę wykopu w 6 godzin, no to cały wykop w 12. Jeżeli połowę wykopu w 9 godzin, to cały wykop w 18. No i znowu mamy bardzo podobnie jak zadanie piąte. Mamy pierwszą zależność, drugą i trzecią. Oczywiście pierwsza z drugą jest łatwa, więc tu się nie zastanawiam, tylko przepiszę ci tą pierwszą i drugą. I znowu myślimy tak, widzimy, że tu będzie oczywiście w dół, bo 12, 18, 18 jest liczbą większą. Natomiast widzimy, skoro ta potrzebuje aż 18 godzin, prawda, na wykopanie, no to znaczy się, że pracuje wolniej, czyli ta prędkość jest, wydajność jest większa. Czyli układamy. Y do X ma się tak jak 12 do 18. No i tak, mogę już pomnożyć na krzyż, mogę najpierw skrócić, może przez 6 skrócimy, tu będzie 2, tu przez 6 to będzie 3. I teraz mnożę. 2x równa się 3y. A to podzielmy przez 2 i dostaniemy, że x to się równa 3 drugie y. I to sobie zostawimy, bo do tego wrócimy. Teraz wybieram kolejną zależność. Niech to będzie zależność, nie wiem, pierwsza i trzecia tym razem, czyli x odpowiada 12, a x plus y temu odpowiada t, które oczywiście mam znaleźć. Czyli jak będą koparki pracować razem, to ile tutaj godzin będzie potrzeba, żeby tą pracę wykonały, ten wykop. No to tak, widzimy, że tu będzie szło w dół strzałeczka, dlatego że tu jest x, a tu jest coś więcej niż x, czyli dodać y. Więc jak razem pracują w t, to znaczy, że ten czas musi być krótszy od tej dwunastki, czyli dlatego strzałeczka leci tak w górę. Czyli układam x do x plus y równa się t do 12. Pamiętaj, tak układamy. Tu zaczynamy z tej strony, a tu z tej. Dlatego te strzałeczki są w obie strony naprzód. Czyli tak, mnożymy na krzyż, czyli 12x równa się xt dodać yt. No to teraz widzimy, że za x akurat mamy podstawić, czyli w to miejsce i w to miejsce mam podstawić 3 drugie y, czyli 12 razy 3 drugie y równa się 3 drugie y razy t dodać yt. No to może tutaj delikatnie skrócę, czyli tu będzie 1, tu będzie 6, czyli zapiszę 6 razy 3, czyli 18 y równa się 3 drugie yt dodać yt. No i widzisz, tu jest y, tu jest y, tu jest y. No to podzielmy obustronnie przez y, no bo ono się nam tak jakby skróci. Czyli mamy 18 równa się 3 drugie t dodać, jak tu podzielę, to jest t. No to teraz obustronnie razy 2 i teraz jak pomnożę, to będzie 36 równa się 3t dodać 2t. Czyli mam takie równanie. 36 to się równa 5t. Ja może zapiszę po tej stronie, czyli 5t to jest 36. Dzielę sobie to przez 5 i mam, że t to się równa 36 piątych. Niestety skrócić się nie da. Wyciągamy całość, no bo co mamy zrobić? Czyli to jest 7,1 piąta. I to mamy wyrażone w godzinach. Znowu teraz trzeba tak rozszerzyć, żeby minuty wyszły. Czyli tutaj razy sobie zróbmy 12 razy 12. Czyli będziemy mieć dalej 7,12 sześćdziesiątych i to będzie dalej w godzinach razy 12, no bo 5 razy 12 daje 60, a kluczowe jest 60, żeby przejść na minuty. Czyli mam 7 godzin i 12 minut. I to jest właśnie nasza odpowiedź. Tutaj zapiszę, że gdyby one, koparki, pracowały razem, to tą pracę wykonałoby w ciągu 7 godzin i 12 minut. A gdyby pracowały osobno, no to widzisz,
pierwsza wykonałaby w 12 godzin, druga wykonałaby tę pracę w 18 godzin. Te 6 zadań, które przygotowałam na tą właśnie lekcję, to są takie wybrane przeze mnie zadania. Są tutaj zadania łatwiejsze na samym początku, bym powiedziała bardzo trywialne, ale są zadania bardzo rozbudowane. Zadanie trzecie i czwarte mogłabym powiedzieć najtrudniejsze. Zadanie piąte i szóste troszkę łatwiejsze ze względu na to, że nie ma takiego natłoku literek i jest ładne jednorównanie, gdzie są tylko dwie niewiadome. Natomiast w zadaniu trzecim i czwartym tych niewiadomych było trzy w jednym równaniu. I trzeba było później przerzucić do kolejnego równania. Pamiętaj, co jest kluczowe? Kluczowe to jest to, żebyś sobie zapisał, co czemu odpowiada, podsumowując już tak tą lekcję, co czemu odpowiada. I jeżeli masz tylko dwie zależności, to nie ma problemu. Od razu układasz proporcjonalność odwrotną, od razu układasz równanie i rozwiązujesz. Tak jak w zadaniu pierwszym i drugim. Ale w kolejnych zadaniach masz trzy zależności. Z tych trzech zależności, pamiętaj, wybierz dwie dowolne. Ale pokazałam Ci w jednym zadaniu, że wybranie zależności, której nie wiesz, co dalej wywnioskować, to się nie przejmuj. Takie wybranie bez sensu jest, ale wybierz inne. Jeżeli Ci nie pasuje któreś, wybierz inne, możesz zmienić. Masz pierwsze z drugim, albo pierwsze z trzecim, albo drugie z trzecim. Masz trzy zależności. Wybierasz dwie, te, które akurat Ci pasują. Wiadomo, sztuką jest też odpowiednio wybrać, ale w większości zadań jest tak, że cokolwiek wybierzesz, którekolwiek wybierzesz, będą dobre. Tylko bylebyś w trakcie tych obliczeń gdzieś się nie pogubił, gdzieś czegoś nie zapomniał, jakieś literki i tak dalej. Dlatego ta lekcja jest lekcją oczywiście dla tych osób, które chcą w ogóle poznać, co to jest proporcjonalność odwrotna, ale jest ta lekcja również dla osób, które chcą wyćwiczyć w trudnych zadaniach właśnie. Zadania z życia codziennego, to są piękne zadania, które się zdarzają w życiu codziennym. Aczkolwiek, widzisz, często dochodzimy do jakiegoś równanka, czy to liniowego, czy tak jak w zadaniu 3 i 4 równania kwadratowego. Więc wiedzę trzeba mieć, oczywiście wiedzę trzeba mieć i trzeba ją umieć ładnie wykorzystać. To wszystko, co przygotowałam na tą lekcję. Zapraszam Cię już na kolejne spotkanie ze mną.